Witam wszystkich na kolejnej sesji w Raven. Tym razem towarzyszą mi Iza, grająca Sybille. Obłąkane medium. Dominikę, która odgrywa Wiktora. Malarza ze skłonnościami do używek wszelakich. I problemów również wszelakich. Problemy to na pewno coś, co towarzyszy tej dwójce, w szczególności jeżeli chodzi o kontakty czy biznesy rodzinne. Szczęście na pstrym koniu jeździ i różnie się to kończy. Ale dzisiejszego dnia akurat nasza dwójka będzie miała chwilę wytchnienia, albo przynajmniej na to liczy. Obecnie znajdują się w parku. Piękny, słoneczny dzień. Lato. Zaraz się zbliża sezon balów. I to nie byle jakich. Sezon poświęcony wydawaniu za mąż. Znajdowanie sobie miłości towarzyszów do końca życia. A może tylko na krótką chwilę. Różnie to bywa. Obecnie mamy właśnie taki okres wstępny, gdzie każdy ktoś już wypatruje przed wydarzeniem głównym osób ciekawych i godnych ich towarzystwa. Park jest cały żywy w kolorach. Wszelkie altanki, ławeczki są dodatkowo przystrojone. Tak jakby piękno natury i życia radości bawiących się dzieci nie był wystarczający. I może zacznijmy, gdzie w tym wszystkim możemy znaleźć naszych dwóch młodych korwusów. Myślę, że sobie na nasz piknik obraliśmy jakieś miejsce. Czy jest jakieś, nie wiem, oczko wodne jakaś tutaj w tym parku? Takie jakieś, nie wiem, opodal. W końcu to wasze miasto, to no to jest, skoro to jest, jest, to jest, jest. Oczywiście, że jest w takim razie. A więc mamy widok nie tylko na właśnie roślin, ale też na taki staw, który jest w tym parku. Tak jak mówiłeś, mnóstwo naszych właśnie rówieśników też tutaj się wybiera, więc Sybilla spodziewa się, że może natrafi na znajomych, nawet jeżeli się specjalnie z nimi nie umawiała. Wzięliśmy troszeczkę jakiegoś prowiantu, jakiś przekąsek, mieliśmy butelkę wina, niestety już nie naszego, co jest może taką, jak Sybilla nalewa sobie tak do lampki, lampkę wina, to no, tam myśl gdzieś o naszej winnicy utraconej się pojawia. Ale szybko ją odgania. Dzisiaj nie jest dzień zmartwień. Jedno z pierwszych takich pięknych, ciepłych dni. I zamierza po prostu korzystać z faktu, że można oddychać pełną piersią na łonie natury i chwilę zapomnieć o tych wszystkich klątwach. Wszystkich tajemnicach rodzinnych i przez chwilę być młodą dziewczyną w parku, która ma całe życie przed sobą. I to nam zanosi się, że może być nie najgorszy dzień. To znaczy, że rzeczywiście jest ciepło, nawet bardzo, jak na tą porę roku, co ma ten plus, że ptaki się pochowały, nawet kruki. Tymczasowo
Rozglądam się dookoła, bo jednak oczko wodne, park, drzew jest tu sporo. Normalnie tactwa całego też się pełno kręciło, ale teraz patrząc, pływają tylko jakieś leniwe kaczki. No, te jeszcze zagrożeniem nie będą. Nie wyglądają na zbyt inteligentne. No cóż, więc może rzeczywiście będzie tu okazja, żeby trochę odpocząć. Na horyzoncie czai się zagrożenie innego rodzaju, tak? Te wypady do parków, sfatania i tak dalej. No mi już 16 wiosna życia wybiła w tym roku. Ojciec zacznie pewnie coś zaraz kombinować. W zasadzie już próbował z większym lub mniejszym skutkiem. Jednak, no cóż, pewne historie o naszej rodzinie krążą, pewne historie o moich zamiłowaniach do środków poszerzających świadomość też krążą, więc jest to dla niego jakieś tam utrudnienie. Nie, żebym nad tym płakał, bo w zasadzie ciężko byłoby ojcu wytłumaczyć, że już tak w zasadzie mam narzeczoną. Fakt, że nie do końca na tym poziomie istnienia, że tak powiem, ale dosyć realną i dosyć humorzastą miejscami, więc wątpię, że chciałaby żyć w jakimś przedziwnym trójkącie z jakąś inną dziewczyną, szachcianką. Oczywiście teraz jest w miarę przyjazne otoczenie. Jest wino. Czemu nie? No, wody pić nie będziemy jak zwierzęta. Ja tak to patrzę, czuję tą scenerię, którą przed sobą widzę, ten staw, te drzewa. Dodaję jakieś... żeby kto maluje teraz pejzaże, domalowywuje do tego stawu jakąś istotę wodną, tak? Jakąś nimfę wyglądającą zza niego. Sybilla troszeczkę takiego zapuszcza żurawia przez ramię Wiktora, obserwując, jak rysuje tą nimfę wodną. Albo to pilice. O, może jeszcze istnieje. Już zaczyna Sybilla dorabiać całą historię. Już tutaj widzi, że to jest no, nieszczęśliwie zakochana topilica. Właśnie, która rzuciła się do stawku wodnego z powodu nieszczęśliwej miłości. Jak tak się temu przyglądasz, się nad tym zastanawiasz, to dochodzi do ciebie, że ona rysy podobne ma do, no cóż, dziewczyny, którą spotkaliście na pamiętnym balu, od którego Wiktor się dziwnie zachowuje, Aurelii. Nawet nie zwraca na to uwagi, że tak się przybliżasz i się gapisz mu przez ramię na ten rysunek. Jest pochłonięty pracą. Artystyczna. Tak. Rzeczywiście po chwili dochodzi tak do mnie, z kim się kojarzy ta postać. Rzeczywiście moje myśli idą w stronę myślałam, że ona była Annelise, ale... Annelise, sorry. Nie zapisałam Annelise, imienia. Tak. Annelise. Redcon, Annelise, tak. I mówię, a ciekawe, co u niej. Wyprowadzili ją ci żołnierze. Może powinniśmy spróbować ją odszukać. Skontaktować się jakoś. Tak, najpierw zdrygam, bo zabrałeś mi zaraz nad samym ufem. Annelise. Tak. Sam chciałbym wiedzieć. Ja dlatego sam sobie nie zdawałem sprawy, kogo przypomina ta nimfa. Może sobie teraz tak zwracam uwagę na to, co w ogóle naszkicowałem. Widząc, że Sybilla się na tą postać patrzy, więc odsuwam na chwilę ten szkicownik.
Tak, to jest dobre pytanie, co z nią? To nie jest życie, żyć pod butem Lorda Shera. Musimy ją wyzwolić. No cóż, biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje na naszym terenie, dookoła, nie jestem pewien, czy to jest najbezpieczniejszy sposób wyzwalania jej. No ale moglibyśmy się spróbować przynajmniej dowiedzieć. Nie mówisz mi, że uważasz, że jest bezpieczna jako podobieczna Lorda Ashera. Przecież on po prostu mówił ją jako przynęty. Zupełnie nie zastanawiając się, czy przeżyje. No, najbezpieczniejsza to by była daleko stąd, albo przynajmniej na drugim końcu miasta, bez nas i bez tamtych, no ale... To jest w zasadzie dobre pytanie, gdzie by można się dowiedzieć. Z tego Ona miejsca... Nie wspominała, że mieszka w jakiejś willi? Tak, tam na krańcu miasta, bliżej tego lasu. Ale nie wiem, czy Asher jest mnie już stamtąd nie wydostał. Nie odesłał gdzieś. Sam się raczej tym nie pochwali. To prawda. Tak rozmawiając, powoli słyszycie drobne chrumkanie, jakby świ podchodziło. Znany nam arystokrata. Tak. I kto inny by pomyślał, że nagle dziki się zapuściły do parku, ale Sybilla właśnie sobie świetnie zdaje sprawę, kto idzie. O, moi drodzy, jak dobrze was widzieć, Sybillo kochana. O, jak dobrze cię widzę. O, Wiktorze, jak my się dawno nie widzieliśmy. Kłaniam się, natomiast wolałbym dzika. Byłoby to ciekawsze towarzystwo. No ale nic. Tak. Sybilla na pewno ma lepszą poker face, więc uśmiecha się. I wita z... Nie, chyba nie mam tutaj zapisanego, jak się nasz Lord Knur nazywał. Lord, tak siada. Tak, na ławce ewidentnie spocony i wie, że chusteczkę wyciera sobie czoło i tak się możecie zastanawiać, czy to z powodu jakże przemiłego, ciepłego dnia, czy jednak tuszy, która mu ciąży podczas chodzenia. Cóż, na dwoje babka wróżyła. O, jak miło was widzieć. Od tej felarnej imprezy chyba was nie widziałem. Co tam u młodzieży słychać? No, przygotowujemy. Wkrótce będzie o wiele więcej okazji nadchodzi sezon bali. O, jak najbardziej. No to mam tylko zmartwienie, że panienki nie będę zaraz widział, bo jak się rzucą na panienkę, to strach. To ja współczuję już nogą panienki w ogóle. Paniczu, to już widzę, jak życie z siebie będzie kipiło na tym wszystkim. Tak. Oj, Wiktor, nie bądź taki skromny. O. Jest. Wiem o takich pannach, które dałyby się za ciebie pokroić. O, tak. Już było parę, które mnie się pytały, czy młodego Korwusa nie widziałem. O, ale jak musiałem przyznać, nie miałem przyjemności aż do teraz. Mój drogi, co tam? Widzę, ze szkicownik, czyżby planował jakieś dzieło, które ma zastąpić utracone dzieła sztuki w tym jakże pechowym pożarze.
To była niemal wybuchowa impreza. Tak, no cóż, na szczęście talent artystyczny można by powiedzieć, że się nas trzyma, więc staram się odtwarzać, co się da. Właśnie, może powinniśmy zorganizować wernisaż twoich prac. W zasadzie, czemu nie? Całkiem sporo ostatnio namalowałem. Śmiem twierdzić, że są całkiem dobre. No, od razu będzie ciekawiej w mieście. Żona ostatnio się nie może doczekać, kiedy znowu z domu wyjdzie na jakąś zabawę. No więc, akurat. Aż mam wrażenie, jakby mnie specjalnie chciała unikać, ale to pewnie tęsknota po prostu do wspaniałych ludzi. Aż mi brakuje takiego młodzieńczego zapału. No, Lord nie tęskni wyjściami, spotykaniem ludzi. No, muszę przyznać, że dawno u kurczaków nie byłem. Oni mają przepyszne dajeczne kolacje, naprawdę. Podwłaszczorki dobre robią. Mam przy okazji jakieś zawsze zabawy. Za więcej zostanie, tak zawsze mogę się ucieszyć. Muszę kiedyś paniekę znowu zaprosić, bo dawno ze swoim skarbkiem nie rozmawiałem. O tak, na pewno możemy zaaranżować jakiś seans. No, więc panienka pamięta, no ma... A zatem przyda się też panience jakąś ekspertyzę, żeby słyszała panienka, co się dzieje wśród młodych, młodych. A żeby nie jakiś pierwszy lepszy nie wpadł panience w oko, bo jeszcze strach, chociaż ja jestem święcie przekonany, że sam panienki oko same najlepsze. Weźmy chociaż tak, pani, że zrozumie, niestety własnej rodzinie nigdy nie skóra biedaczka w tak dobrej, tak znamienita, w tak dobrej rodzinie, to aż tylko już niżej można. Chociaż mój kuzyn, dość bliski, miejski, ze w sumie swoją bliską kuzynką też się ożenił, czy to takie złe. Jednak wszystko wtedy zostaje w rodzinie, a i też bez przesady, to tam... A jutro... Wino rozcieńczyć z winem to nadal pyszne będzie. Ale... Ja chyba... tak się podnosi jakby zmęczony jeszcze bardziej chyba tą rozmową, niżeli jak tutaj przyszedł. Może jakby na Sycylkę Bankingtona organizuję. O, ją niedaleko. Zanim zapomnę, młodzieńcze, chyba było tak, jak ona ma taka ładniusia, ale strasznie obrana dzisiaj, się o ciebie dopytywała. Jak mnie goniła. Naprawdę piękne dziewczę. Ale za cholerę sobie nie przypomnę akurat, bo pyszną jak godzienkę jadłem jakoś. Mi jej imię wypadło z głowy, żona zawsze do takich taka szczegółów. Taka ciemnowłosa może, szczupła? No szczupluteńka, ładna, no pytała. A ogień w oczach miała, jak się o panicza pytała. Normalnie, jak ja bym widział swoją ukochaną, bo... ale poznaję ten żar. A czy może takie blond włosy, loki? Wiosna. Przez miłości. Teraz już szczerze nie powiem, trochę mnie słońce razi. Ale piękna, na pewno tak czy siak. To chyba się mało przymąga. Ale to trzeba, żeby pani był czujny, że
tu jednak tak będą szły do pana. A ja w drogę. Ale tak jeszcze podchodzi do ciebie, na ciebie bliżej. Jak będzie ten wermisz, to koniecznie prosiłbym, żeby mu pamiętano o mnie. Tylko w razie czego sugeruję więcej chłopców z wodą. Zawsze dobry do popicia. Lepiej. Oczywiście. Lepiej, wiem, że... Będziemy o Lordzie pamiętać, jak będziemy organizować ten wermisz. Tak, ale wody ostatnio się tamtym razem trochę przypiekły. Jak chodzi? To za mało wypił. Chyba ja się zamknę. Żegnam i do później. Byłego Pemmingtona. Dobrze. Tak odchodzi ciężkim krokiem i można się zastanawiać, jakim cudem on będzie w stanie grać w tego Bamingtona, choć przynajmniej jest duży, to może wiele się nie będzie musiał ruszać, tylko rękę wystawiać. Z tego co kojarzę w tej grze, ta lotka ma trafić w paletkę, a nie w gracza, więc może być to mimo wszystko ciężkie. No cóż, ja patrzę za nim, mam w głowie trochę mentik, bo jest w nim coś lekko obrzydliwy jegomość, trzeba to przyznać. Natomiast z drugiej strony... Mówi Sybilla. No, z drugiej strony docenia sztukę, czemu nie? No, to nie jest taki głupi pomysł z tym wernisażem. Nie, naprawdę. Myślę, że trzeba zorganizować coś takiego. Szkoda tylko, że nie zapamiętał, która dokładnie się pytała. No, kolor włosów odróżnić nie może. No, co tu? Ja jestem tylko medium, ale mam swoje podejrzenia, mówię. A właśnie, po co on przychodzi do ciebie? Co on tam wywołuje? Ten... To... Jakieś zwierzątko, nie? Tak, było jego ukochane zwierzątko, przywołujecie, żeby mógł się z nim porozumieć. Zawsze masz wrażenie, że kiedy go przywołujesz, albo czasami udajesz, że przywołujesz, robiąc zwierzęce odgłosy, jakby o całym świecie zapominał. Piesek, kotek? To chyba była psina, ale to... No chyba tak. Jeżeli kiedyś się zbierze do seansu, potwierdzimy wtedy. Wyobrażę sobie Sybillę w takiej sytuacji trochę Wiktor chyba się musi. Na pewno o tym słyszał. Cóż, to ciekawe dosyć. W sensie z tego jak o niej mówił, myślałem, że to jakaś córka, jego żona jakaś była. No cóż. No, nie wiem. Mówią, że jest najlepszy przyjaciel człowieka. Jest serio, tak przychodzi na seans po prostu? Sybilli zdarzało się przywołać jakiegoś kiedy zwierzaka, ale na razy jak kojarzyła żyć, częściej się udawało jej wydawać odgłosy, aniżeli zmuszać się do ciężkiej pracy. Tak czy siak na pewno on doceniał każdą z tych chwil dość hojnie, wynagradzając ją za wszelkie próby, jakkolwiek by one nie wyglądały. Kontakty, jeszcze raz kontakty. Jego żona zawsze była wdzięczna za jakieś towarzystwo i że chociaż na chwilę oderwał swoją dużą osobę od ich talerza. Spodziewałem się, że masz taki talent aktorski, że przekonująco psa potrafisz udawać. Wystarczająco. Ale ten Sybilla naprawdę się już tutaj ta myśl, która padła o tym wernisażu,
Już bardzo zaczęła ją pochłaniać i prosi, bo ona, czy ona by miała, pewnie nie. Pytacie, masz jakieś pióro, coś? Może zaczniemy planować. Daję ci ten jakby rysik, którym rysowałem. W sumie ja się zagumiam, jakby myśląc o tym, co tam można wystawić, co jest w mojej pracowni, co jest dobre, co uznaję, że może jednak nie jest aż tak dobre, więc się bardziej tą stroną Sybilla, zajmuję. Kogo zaprosić należy? I takiej bardziej właśnie prawy. Sam. Może to tak, i prezentacja pracy, no to oczywiście. Może tak by się Wiktor. Udało wybadać co z analizę. Próbować po prostu zaprosić podjechać ją? Z zaproszeniem. Tak, tak. No cóż, no była na naszym balu. Kurtuazja, możemy uznać, że nakazuje zaprosić. Oczywiście. Asher wiedzieć nie musi. Jego nie mamy obowiązku zapraszać na każde Oj, wydarzenie. Na pewno nie będę go zapraszać. To miłośnikiem sztuki raczej nie jest zbytnim. Miłośnikiem moim po ostatnim chyba tym bardziej, nie? Już na jednym wernisażu był. I był okropny dość człowiek. Istotnym gościem wtedy. Ale właśnie dlatego, że go ktoś po prostu zaprosił. Sztuka go tam nie obchodziła. Znaczy, dobra, obchodziła i powiedzmy jej inne zastosowanie. Inne właściwości. Nie chcę, żeby mi żadnych dzieł rekwirował, aż tak. Nie chcę, żeby się zastanawiał nad tymi dziełami, zbytnio je analizował. Tak. Zdecydowanie lepiej, jeśli go nie będzie. Tak, tak. Też myślę, że nie będziemy zapraszać Ashera. To ma być przyjemny wieczór. W przyjemnym towarzystwie. A to kupur. Wiesz, że mi groził po tym całym sytuacji z winnicą? Oskarżał mnie o morderstwo. Niemalże. Myślę, że wiesz, jakby cokolwiek miał, to by działał bardziej. No oczywiście, że tak. Z drugiej strony ich metody też są, jakie są. No, ostatnio zostawili, traktowali całe przyjęcie jako pułapkę, więc... Narażają każdego. Po prostu. Przy okazji zwrócił na mnie pół oranżerii. Chyba w sumie dobrze, że w wersji potuczonej. Jakoś szybciej się było z tego wyleczyć. Więc postanowione. Asher i cała ta jego klika. Absolutnie nie. Żeby się nie... jednak nie rozniosło, że tylko ich nie zapraszamy, można by zrobić takie mniejsze wydarzenie, powiedzmy w mniejszej sali, mniej osób sprosić. Widzisz, że po prostu łamiesz serduszko z Sybilli, to znaczy mała no, impreza. Żeby nie miał pretekstu. To znaczy mała impreza. No, żeby nie miał pretekstu, żeby się jednak pojawić, albo żebyśmy my nie musieli go jednak zapraszać. No, na każdych większych wydarzeniach się jednak pojawiał. To prawda. Na mniejszych nie musi. Jeśli to będzie wyglądać na małe, niewinne wydarzenie, nic specjalnego, po prostu... Nic specjalnego? Chcę, żebym zaprojektowała niespecjalne... Nie umiem. Nie umiem. Po prostu nie umiem. Takie wydarzenie, które będzie mieć mało osób, mniejsza szansa, że coś dziwnego się wydarzy. Ale podkręcenie pewnej ekskluzywności... Może zadziałać. Zresztą w tym mieście i tak naprawdę nie za wiele osób się zna na sztuce, nie za wiele to interesuje. Większość przychodzi po prostu, żeby
pogadać o głupotach. Pogapić się jedni na drugich, więc tym bardziej by to usprawiedliwiało, żeby zrobić mniejsze to wydarzenie. Co do... Sybilla zakończę. No cóż, w końcu prawda, to jest twój wernisaż, a ty nie masz aż tak szerokiej sieci znajomości. Znającą sieć znajomości. Tak debatując na Wiktor, temat ekskluzywnych... kocham cię, ale twoja sieć znajomości mogłaby zostać dopieszczona. Jesteśmy przeklętym rodem mieszkającym na przeklętym dworze. Ciężko jest rozszerzać sieć znajomości w takich okolicznościach. Wymówki. Wymówki. Czy ja tak robię? Czy ja tak robię? Nie za tobą latają nawiedzone kruki. Nie mówię, że jest łatwo. Czasami trzeba udawać psa. Ale da się. Niełatwo też jest uniknąć towarzystwa w takim otoczeniu i trochę chyba podsłuchując, czy mimowolnie nie wpadło komuś do ucha kwestia planowania czegoś i ekskluzywnego przyjęcia, bo tutaj małą taką trzyosobową grupką niczym Statko Szczeniaczku przybliżają się trzy młode damy, a my przygotowane chyba bardziej na bal, aniżeli na piknik w parku bogatymi sukienkami wywalonymi po boki, że takie symulującymi dobre bioderka co do bycia matkami i tym bardziej atrakcyjnymi w perłeczkach. Jaczkach, aczkolwiek nie już zbyt rozbudowanymi jednak pokazowymi i wachlarzykami podchodzą. Tak, o jak miło nam widzieć. Przepraszam, czyżby ście planowali jakąś imprezę? Młode damy. Czołowa z młodych dam odzywa się i wyglądają niczym małe dekoracje na torcie, aż zbyt kwieciście zdobiące, bo aż widzicie, że przedobrzyły z różem na policzkach, a różnokolorowe sukienki, czerwone, różowa, owa, błękitna, awa i zielona, awa sukienka sprawia, że wyglądają dość ciekawie i trochę nie na miejscu. Tak wszystkie oczy mają wbite jak w obrazek w Wiktora. Ja wzdycham, jeszcze więcej profanek się zleciało. No cóż, ciężko to nazwać jakąś imprezą, większym wydarzeniem. To bardziej tak małe spotkanie artystyczne. Wernisaż prac Wiktora. Aż miło by było zobaczyć twoje najnowsze prace. Tyle słyszymy o tobie. Pozwolicie, że się przedstawimy. Agata, tak wysyła do ciebie rękę. Cóż, najstarsza z trójki. Agata, to są moje siostry. Amelia i... Amelia i Anna. Przy czym widzimy, że jest trochę jesteście w samym towarzystwie. Uznaliśmy, że może wam dotrzymamy go. Jak najbardziej, siostro. Bardzo chętnie wam dotrzymamy. Nie wypada, żeby być tak odludkiem w takim piękny dzień. To się prosi o towarzystwo. Towarzystwo, jak najbardziej, odpowiada trzecia najmniejsza.
I tak o ile Sybilla wiekiem nie grzeszy, jeszcze tak ma się wrażenie, że one są młodsze od ciebie, o wiele bardziej chcące imponować swoimi wdziękami. Mękami aż trochę na wyraz ich wieku. Jakby już zaczęły być bale co do wydania. A jesteśmy w parku. Czekam w duszy jeszcze bardziej. Bo nie dość, że się trafiły profanki, to jeszcze trajkotliwe. Trajkotliwa profanka. Także, żeby to notaty, jaki notatnik, to jest szkicownik, siostro, obrazki, tak, przepiękne, pięknego, piękne obrazki, piękne, tak. I się, widzicie, zaczerwieniła pomimo tej masy różu i dodatków na jej twarzy. Schowała troszeczkę twarz za wachlarzem, wbijając je jeszcze mocniej i z gwiazdkami radości wbitym Wiktora. No cóż, wdycham w duchu po raz trzeci, natomiast pokazuję, otwieram ten szkicownik, pokazuję im obraz, pokazuję im te obrazy, które się tam Sybilla, znajdują. Sybilla się zbyt dobrze bawi, żeby w ogóle tutaj ratować Wiktora. Więc tylko ogląda, jak się rozwija sytuacja. Pierwsza mówi, o jakie piękne, o co to za dama. Druga, czy... ja bym tam chyba lepiej pasowała na tym obrazie. A trzecia. To topielica. Topielica bądź istota wodna. Nie myślałem dokładnie. To chyba średnie to środowisko do życia w każdym razie, więc nie wiem, czy chciałaby panienka w tym stawie wylądować. Proszę jej nie słuchać, to dopiero co od ziemi dorasta, nie wiem czemu w ogóle tu chodzi, to jeszcze dla niej nie czas, ale może tak przesuwa się najstarsza, najwyższa bliżej do Wiktora, ale jednak proszę nie zwracać na nią uwagi, są tu o wiele ciekawsze osoby, co przetyka się druga za nim. No właśnie, trzeba im poświęcić więcej uwagi. I trzecia. A co z tą mnifą? Jaka historia? Zakochała się bez pamięci? Nieszczęśliwie? Cóż, wydaje mi się, że to mogło być tak. I zaczynam jej opowiadać historię, tak jakby szytej Janki. Szytej na wstępie coś w stylu o nimfie, która się zakochuje tak w jakimś tam myśliwym, co przychodzi i jakieś panienka, którego adoruje. Piękny i młody, jakaś tak, i jakichś panienkach, którego adorują, prawda, latają za nim i ta nimfa w zemście to topi jedną, to topi drugą. Widzisz, że najstarsza chyba trochę podłapała od uwagę i tak trochę podlapiła. Z pod wrażeniem. Nie spodziewała się takiej subtelności po Wiktorze. A więc z pewnym nowo takim odkrytym szacunkiem się patrzy na Wiktora. Cóż, to legenda lokalna, którą zasłyszałem ostatnio. Trzeba jednak przyznać, że robiąca duże wrażenie. Można by się zastanawiać, czy właśnie w takim tajemniczym mieście, tajemniczym miejscu człowiek byłby skłonny uwierzyć, że rzeczywiście coś takiego mogło się zdarzyć. No to prawdę przeraźliwe, mówi druga. Pierwsza.
No, ciekawa historyjka, totalnie niewzruszona traktuję to jako historyjkę i chyba nie załapała za to trzeci ogniki fascynacji. I co wtedy, jak potopiły ich? Co wtedy? Zjadła ich? Co? Podejrzewam takie wersje. No cóż, nikt nie zbadał, czym się żywią wodne stworzenia, czy są bardziej podobne duchom i wystarczy im pochłanianie energii życiowej ofiar, czy jednak mają całkiem dosyć fizyczne potrzeby i ostre zęby. Jeżeli już mowa o energii, to Sybilla to powoli coś czuje dziwnego. Czyżby trochę jej gorąc zaskoczył, tak czuje w klatce piersiowych maletki ukłucie, ale czuje także, jakby pomijano delikatnego ukłucia, wychodziło z niego i tak płynęło poprzez jej ciało miłosne podniecenie, zauroczenie, jakby doskonała sama odczuwała empatycznie powoli to, co chyba najwyraźniej ta trójka czuje i emanuje w stronę Wiktora. Czuję to do Wiktora? Czy ogólnie? Czuję tak empatycznie, wyczuwa tą emocję, aż niemal tak, żeby sama chciała rzucić na niego spojrzenie niezbyt gorąco się zrobiło. Odpowiednie dla dość bliskiej siostry. Wachlarz jest tu w sumie na miejscu. Myślę, że zaczęła się Sybilla jakoś tak mocniej wachlować. Może powinniśmy do Wiktora wynająć łódkę. Pewnie są jakieś takie, jeżeli to jest jakieś takie małe jeziorko, to może takie łódeczki. Czemu nie? Nawet dobre rozwiązanie na takiego pojeździ. Jeśli się oczywiście nie boisz się wszystkich wodnych stworzeń, które jak ustaliliśmy, mogą się tam czaić. Patrzę na te leniwe kaczki tak płakające. Myślę, że dam radę z mnie odważnie. Mam broń. Ale łódki są tutaj w sumie na dwie osoby. Aby to tak ładnie tak rozdzielać to towarzystwo. Albo w sumie... siostro, zbierz, najmłodsze jeszcze dzisiaj nic jada. Jak to nie jadłam? Jadłam jego dziankę. Ankę, zapisz ją, by wypadała. Ale jak to? Przecież zabierz ją. Nie wypada. Powiedz mamie. Zostaw nas. Odejdź. Przepraszam. Tak niemal odpychając je. I tak widzicie, że powoli się taka mała kłótnia wewnętrzna u nich robi. Zaczynają się zajmować, które powinny zostać oddalone między siebie. Albo możemy obejrzeć te zawody Bumpingtona. Ale myślę, nie wiem, czy to będzie tak atrakcyjne. Chociaż może inni uczestnicy są bardziej atrakcyjni niż Lord Knur. Myślę, że wolałbym te wodne bestie oglądać. Jeżeli chcielibyście się troszeczkę oddalić od naszej trajkoczącej trójki, to jest dobry moment, patrząc, jak bardzo są zajęte i nie chcą zmonopolizować uwagę Wiktora. To możemy tą łódeczkę. Tak, wykorzystujemy chyba ten moment. No to idziecie w stronę malutkiego mola. Tak odchodzę spoza zasięgu. No cóż, w natężonych dźwięków tak zmienia mi się trochę nastawienie do tej przygody. Znaczy, to nie znaczy, że one nie były irytujące, tak.
Zdecydowanie trajkoczący, irytujący. W tym coś takiego mile łechczącego ego, że każdy jednak, lubi być doceniony. Że jednak dostałem jakieś należne docenienie. No szkoda, że od tak... No cóż, nieskomplikowanych istot, ale jednak zawsze. To też niektórzy mówią, że mądrość i doświadczenie przychodzi z wiekiem. I miejmy nadzieję, że dla tej trójki tak będzie. W sumie jeszcze mają czas. Ale widać, że jak najprędzej tak. Chyba chcą, żeby czas na coś konkretnie nastał. Całą mądrością 16-latka. Życiową. Co, 16 lat? Chociaż prawda jest, że korwusi dorastają młodo albo wcale. Albo giną szybko. Dobrze, zachodzicie na to, że małe mole z łódkami, gdzie jest człowiek dysponujący i próbujący uzbierać mu jakieś parę groszy. To raczej na czystą konserwację łódeczek. Łódeczek, odzyskiwanie ich tego. Widzicie, że obecnie biedak dość mocno dyskutuje z pewną panną, która tutaj stoi. No i nie wygląda, jakby chciała kupować ani wynajmować żadnej łódeczki, tylko jakby się uznała, że to jest dobry punkt widokowy na wszystko inne. Tak. Droga pani, może weźmy tą łódeczkę. Nie, ja tu potrzebuję co innego. Ale trochę mi tu pani przeszkadza. To nie jest taki wcale duży... duża przestrzeń. Trochę mi tu ciasno. Trochę mi klientów pani odgania. Mam to, mój drogi, gdzieś. I po głosie poznajecie, że jest to Michel. Dostojnie, ładnie. Nie gustownie ubrana, zdobną, obną letnią sukienkę, aczkolwiek adekwatną co do jej statusu i też niezbyt pokazującego ciało, bo przecież nie wypada. Pochylam się troszeczkę tak do Wiktora i tak szepczę: z deszczu pod rynne. Zaraz naprawdę poznasz jakieś wodne stworzenia. Mówię. Ona się odwraca i dostrzegasz jeszcze piękne dodatkowe akcesoria zdobienia wokół szyi, rękawiczki zasłaniające niemal całkowicie jej ręce. Niezwykle gustowne i trochę aż ale nie trzeba przyznać, że są jak najbardziej urokliwe. Moja droga Sybilla i Wiktorze, jak miło cię widzieć. Słyszałam, że idzie się tutaj kręcisz, a nawet rozmawiałam z lordów. Pewnie, wybacz, nie pamiętam teraz biedaka imienia, trochę jego tusza. Aż to wypiera jakiekolwiek inne wspomnienie o nim. I widzisz, że aż zaskakujące na jej nudną i praktyczną osobę, to opis jest nadzwyczaj, cóż, kazowy. Towarzyski i emocjonalny. Jak ja nie widziałam ciebie, mieliśmy w sumie tylko jeden taniec, a potem to nieszczęście na mnie spadło. Bestie okropne. Słyszałam, właśnie, że strasznie jak się czujesz? Ja dobrze, kochana, już. Ale ty biedaku, i tak aż sięga łapie twoją rękę, że ty ponoć bardzo ucierpiałeś. To co, niestety zakon nie ma najsubtelniejszych metod walki, ale tak, dobrze mi słyszeć, że tobie udało się szybko dojść do zdrowia. Wiktor był bardzo odważny, mówię. Więc to ty jesteś odpowiedzialny za pozbycie się tego koszmaru. Rzucił się na niego.
A ona tak widzi, że podchodzi coraz bliżej do niego. A jego tak, jestem ci naprawdę wdzięczna, bo gdyby ta bestia znowu... Och, mój Boże, jeszcze nadal na skórze. Może czuję. Widzicie, że dziewczyna jest pełna życia, aż jakby ją coś odmieniło. No, czasami takie spojrzenie śmierci prosto w oczy potrafi człowieka obudzić do życia. Tak, co jeszcze budzi, to jest zapach jej jakiś bardzo charakterystycznych perfum, których nie możecie za bardzo złapać, co w nich jest, ale są bardzo pobudzające. I wręcz aż się chce być w jej towarzystwie. Piękny zapach, mówię. Musisz mi dać namiar na perfumiarza twojego. A tak widzisz, że trochę się zakłopotał. Dziękuję. Przy następnej okazji teraz nie pamiętam tam skąd akurat mam te konkretne perfumy. Wiktorze, jak tobie się podobają? Tak wręcz już trochę jakby chciała rozchylić kołnierzyk swojej szyi, żeby zapach jak bliżej ciebie albo był intensywniejszy. Ja czuję, że to jest rzeczywiście bardzo przyjemny zapach. I ona rzeczywiście jest jakaś taka zmieniona. No i docenia moją rolę w zakończeniu tamtej całej sytuacji, więc jakoś czuję się tak mile połechtany. Muszę przyznać, że bardzo gustowny zapach. Cieszę się. Nie mogliśmy nie usłyszeć twojego sporu tutaj z tym człowiekiem na pomoście. Możemy coś pomóc. Nie, zasadniczo wszelkie moje problemy się rozwiązały. Może przejdziemy się tam po... Altans zainstalowała się tutejsza piekarnia. Sprzedają pyszne bułeczki. Wiktorze, może by chciał mi towarzyszyć. W sumie czemu nie? My też nie mieliśmy okazji jeszcze zjeść dzisiaj niczego. Co nam tak przychodzi do głowy, że w sumie to ona jest dosyć dobrą tarczą przeciwko wszystkim innym dziewczynom tutaj latającym. A w sumie ona chyba nie jest aż tak najgorsza. Tak, zdecydowanie przychodzi mi do głowy, że zdecydowanie coś się w niej zmieniło od tego ataku kruku. Tak, to nie jest najgorsza opcja. Tak, Michel wyciąga po tym, jak grzecznie się kierujecie w tą stronę, ona jednak, jak to dama, wyciągnęła troszeczkę rękę, żebyś prowadził to. Wszyscy mówią tutaj dzisiaj o jagodziankach, co tam je sprzedają? No, między innymi chyba tak. Akurat dzisiaj jeszcze nie miałam nic na ząb. A, trzeba korzystać z darów lata. A tak przy okazji, gdybyś była zainteresowana, planujemy w najbliższych dniach taki mały wernisaż wystawić. No, nazbierało się trochę moich prac, więc czas byłby to chyba pokazać, gdybyś oczywiście była zainteresowana. Jak mi miło, Wiktorze, zaprasz mnie osobiście. No, skoro już się spotkaliśmy, to szkoda byłoby nie skorzystać z okazji. Przeciąga się aż tak palcami delikatnie po skrawach odsłoniętej szyi, tak jakby zachwycona ona sama sobą i sama dyskuje w własnym zapachu, tak. Nie mogłabym odmówić o tak nieoczekiwanej, a jak miłej prośbie. W końcu wypada, żeby ludzie adekwatnego towarzystwa spędzali więcej czasu ze sobą. Jednak musimy utrzymywać kontakty.
Nie wypada, żebyśmy bywali na mniej ważnych spotkaniach. I tak idąc, Sybilla znowu czuje, jakby ma delikatniejsze, troszeczkę mocniejsze kucie w jej piersi. I też znowu jakieś takie mrowienie, motylki, emocji. Trochę wyraźniejsze w tym przypadku, aniżeli nawet od tej trójki dzierlatek ledwie oderwanych od ziemi. To myślę, ruszamy w stronę tej piekarni. Stoiska. 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 Nasłuchałam się tyle o tych jagodziankach, więc jestem zainteresowana właśnie jagodzianką. Druga osoba wspomina. Tak. Zasiadacie i tak ekspedientka pyta. O, dzień dobry, co mogłabym towarzystwu zaoferować? Czego szukacie? Słyszałam, że macie bardzo dobre jagodzianki. Tak. Niemalże prawie już wszystkie wyszły po jednym szczególnym kliencie, któremu musiałoby niezwykle zasmakować, bo niemal wszystko. Chyba od niego właśnie słyszałam. Uśmiecham się. Ale gdyby się wciąż jeszcze jakaś znalazła. Akurat mam ostatnie starczy dla państwa. Jak Michel jest tutaj na tyle towarzyska, że podaje Wiktorowi jego dziękę. Proszę, że mam nadzieję, że będzie ci smakowała. W sensie oddaję mu swoją? Nie, że wiesz, jak ekspedientka daje, jak ona dostała to najpierw pierwszą oddaje Wiktorowi, on dopiero wzięła sobie kolejną. Dziękuję i nawzajem. Tak. Dużo jagódek w środku, czy tak ledwo? Nie, jagódek jest zacnie, na szczęście to jest dobra zrobione z miłością chyba. Nieoszukana jagodzianka. Tak, nie jest to chlebek o zapachu jagódek. Tak, takim lekkim, takim warstwą takiego Jimmy Cool, jakby ledwo w środku. Tylko okej. Okay. Podczas tego sumie zasiadając i spędzając, w końcu, Wiktorze, zauważyłeś, że spod kołnierzyka Michel widać blizny. Blizny, czyżby temu było podyktowane tak wysoki i zdobiony kołnierz? No z tego, co pamiętamy, to te kruki dość mocno ją poharatały i nie jest zaskoczeniem. Tak naprawdę jakąś myślą moją było, że właśnie tak jest dość mocno okryta. Nawet się tak na wpół spodziewałam, że to może być powód. A dziwo przychodzi mi do głowy, że ten sposób z tymi bliznami na szyi zasłoniętej tym koronkowym kołnierzykiem wygląda w jakiś sposób bardziej, cóż, interesująco niż sztampowo. Jakby rzeczywiście spotkanie w jakiś sposób ją uszlachetniło. Jest to na pewno dość ciekawa myśl, patrząc, że zazwyczaj takie rzeczy byłyby uznawane za nie... I tutaj brakuje oczywiście niedoskonałości w pięknie naturalnym kobiety. Ale właśnie na tym polega piękno, na wyłamywaniu się z jakiegoś kanonu, na przełamaniu czegoś, tak?
Wiktor patrzy na to inaczej oczami artysty i chyba wiem, czyj portret namaluje. Czy Wiktor daje jakąkolwiek uwagę co do tego, co zauważył i też trochę się wachlując, Michel, widać, że na zgięciach, kiedy od rękawiczki się schodzą, też widać kolejne jakieś drobne blizny też na rękach. Komentujesz to jakoś? Wiesz co, nie, bo jednak sobie zdaję sprawę. Staram się po prostu, jak jeśli ona nie zauważy, że się patrzy, to jednak tego nie komentuję, bo myślę, że zdaję sobie sprawę z ogólnego odbioru tego. Więc tak bardziej ukradkowe spojrzenia na to rzucam. Zwłaszcza, że no, pośrednio to jest bardziej wina zakonu, ale pośrednio częściowo też nasza. Przynajmniej mój ojciec stwierdził, że to będzie doskonały pomysł robić zasadzkę ze wszystkich w mieście, więc pośrednio w jakiś sposób też jestem za to odpowiedzialny, więc tak mi jakoś przychodzi do głowy, że no nie chciałbym jej czynić ale jakiegoś dysrespektu. Ale zgódźmy się, że głównie winimy Lorda Ashera, bo musimy... Tak, jakby to oczywiście, że głównie to jest jego wina, jednak mój ojciec się na to częściowo zgodził. To prawda. Dał się przekonać Lordowi Asherowi. Moje decyzje uważa za nieodpowiedzialne. Jak widać, zgoda w rodzinie jak zawsze mocno. Kto jest winny? Asher. Bardzo dobrze. Dziękujemy Państwu tak za wydanie wyroku. No tak, inaczej to byśmy się utonęli w poczuciu winy. Bo nasza rodzina duży miała wpływ na to, jak wygląda Raven. A więc... Tak kosztując, wymieniając może drobne uprzejmości, podchodzi do was drugi ekspedient, tak tym razem młody ekspedient. Tak, dla panienki, tak widziałem cały dzień. Panienka chodziła po tym parku. Nie mogłem. Nie mogłem na razie od panienki oczu oderwać. Odzywa się dość odważnym tonem w stronę Michel. Oj, to teraz, że tak powiem. Więc proszę dla pięknej damy, ostatnia jagodzianka na koszt piekarni. Widzicie, że twarz masz, Michel, stała się zaskakująco prędki sposób marsowa, agresywna o tyle, ile pozwoli sobie na to wystyngowana dama. Przepraszam, pan to się chyba zapomniał. Nie zapominam takiej pięknej damy. Poza tym cały dzień widziałem, że to spędziła się nachyla bliżej, opierając się już zasadniczo o stolik. No, śliczny otek nigdy się nie zapomina. A, prawda. Ach, tak się zastanawiam, może tak chodzisz, szukasz, potrzebujesz jakiegoś, patrzę na Wiktora, lepszego towarzystwa. Dziękujemy za ciastko, ale dama nie jest zainteresowana pana towarzystwem, jak widać, więc sugerowalibyśmy, jeśli moglibyśmy sugerować, żeby pan się oddalił. Przepraszam, ale ja tu rozmawiam z klientką. Także co tak od rana tutaj robisz? Sybilla trochę, aż jej się
No nie, no jak słyszała ten pierwszy komplement, już myślała, że to oczywiście do niej i już tam wywinęła oczami. No cóż zrobisz, jak jesteś taka piękna? Po czym odkryła, że uwaga nie była do niej skierowana, co bardzo ją zbiło z tropu, bo nie spodziewałaby się, że Michelle, która jest ładną dziewczyną, ale Sybilla nie uważa, że na pewno jej dorównuje. Potem myślę, jak on zaczął być taki strasznie nachalny, była, no, ale dziwak, w sumie dobrze, że się do mnie nie przedstawia. No właśnie się tak... Patrzę na niego i rozumiem, czy też odczuwa te jego emocje? Ty w tym zaskakującym czasie znowu czujesz to, jakby znowu, jakby cofnęło się, znowu popchnęło, jakby było takie nowe ukłucie w klatce piersiowej, a tym czujesz nie motylki, jakieś amory, a irytację i gniew. Jej. Wciąż. Może tylko czuję emocje kobiet. Potrzebuję więcej danych. Okej. Więc pani ekspedient, tak więc na pewno nie chcesz, tutaj mam jeszcze jeden stolik, zaraz się przegoni, oni porozmawiamy, zapoznamy się bliżej. A tu do sceny wkraca kolejny, typowy jakiś panicz z dobrych sfer. Przepraszam, witam panią z... Człowiek ładnie ubrany, gustownie, ownie w takim letnim, słomianym kapeluszu, ale takim, ale przybliżonym, świętym cylindrze słomianym, takim gustownym, letnim, wyższych sfer, który ma w ręku bukiet kwiatów. I tutaj możecie zauważyć, o ile bez żadnych wątpliwości jest to bukiet. Są to kwiaty chyba pozerwane z tego parku. Nawet patrząc, że nie jest ani udukrowany. Przepraszam, jak zobaczyłem... Ale jest jakiś urok w takim wiosennym bukiecie. Zdejmuje kapelusz, popycha do przodu ten bukiet. Przepraszam pana na... Chciałbym, widzę taką piękność, musiałem się przedstawić. Jestem Aman, miło poznać. Pierwszy raz widzę taką piękność tutaj. I znowu zaloty nie idą w stronę Sybilli. Co? Jeden mógł się zdarzyć. Ale to już się robi dziwne w oczach Sybilli. Jest coś nie tak. Rzeczywistość nie zachowuje się tak, jak powinna. Zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt. Ja to też tak zamurowało, bo rzeczywiście... Nie, żebym nie widział, że rzeczywiście wyładniała ostatnio i ma jakąś taką inną aurę wokół siebie, co w ogóle jest dziwne, że zacząłem zwracać na to uwagę, tak myśląc, ale aż takie zainteresowanie jest co najmniej dziwne. Nie to, żeby nie była ładna i całkiem interesująca w urodzie, ale mimo wszystko dosyć dziwne. No. Przepraszam, ja tu byłem pierwszy. Odejdź człowieku, ja tu z damą chciałbym porozmawiać. O, dzień dobry,
przychyla się tutaj do Wiktora. Przepraszam, że przeszkadzam, ale z towarzyszką chciałbym porozmawiać. Tak, proszę wybaczyć, że ten bukiet nie dorasta. Pani piękna, ale ciężko, żeby coś teraz dorastało. Ało. O, czego? Widzi. Tak trochę aż Wiktora przesuwa, jakby chciał się wcisnąć. Wiktorze, widzisz kolejnych panów, którzy się zbliżają. Dobra, ja się tak nachalam do tego. Może powinnam się szybko porwać i zabrać do łódki. W pław nie będą płynąć. Ja się patrzę, jak Michelle jakby na to reaguje, no bo pierwszego się przestraszyła, więc chciałem go odstraszyć. Zirytowała się bardzo i nie tyle przestraszyła. Ja to bardziej jako... A, bo ja odczułam tak, ja jak odczułam tak. Emocje, no i Wiktor to zinterpretować. Tak, a jak reaguje na tego drugiego? Czyli to jakoś pochlebia, podoba się jej? Jest dalej niezadowolona zbytnio. Z tego zaskoczona? Niezadowolona? Może zakłopotana. Panowie, dziękuję, ale ja chciałabym zjeść jagodziankę w spokoju. Oju, chyba nie wypada damie przeszkadzać. Tak. Tej karteczce, w której wcześniej tam pisałam, tak podsłałam Wiktorowi perfumy, znak zapytania. Magiczne perfumy. Myślę sobie, że coś by w tym było, bo rzeczywiście ten zapach jest w jakiś sposób jednocześnie duszny i obezwładniający, ale taki przyjemny. Tak, jakby sobie uzmysłałam, że cały czas jakoś podświadomie myślę o tym zapachu, jakby próbując dopasować, co to jest za rodzaj kwiatów i w zasadzie nie pasuje do żadnego, którego bym znał. Może. Więc to, tym bardziej budzi to na mnie jakieś zaciekawienie, bo Michelle nigdy się nie wydawała osobą, która by się odważyła skorzystać z czegoś takiego. Więc nie powiem. Jest może coś ciekawego. Pytać ją w... Jak ją na osobności w łódce. I zawsze można. Pisze, zawsze można zmyć perfumy. Wysuję taką łódkę i taką prostą dziewczynę w wodzie. Ja jednak się wdrygam z jednej strony na ten popis umiejętności artystycznej, z drugiej strony, że wydaje mi się to w jakiś sposób. No, niewłaściwe i okrutne, żeby jednak ją tak traktować. Z drugiej strony, jak będzie stado facetów za nią biec zaraz, którzy się razem bardziej nakręcają, to nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. No, pani może chciałaby się przyjść w jakieś bardziej spokojniejsze miejsce. Myśleliśmy tak jak wcześniej zmierzaliśmy na ten pomost nad wynajęciem łódki. Na 3 osoby powinna wystarczyć. Jak najbardziej, Wiktorze. Panowie, trochę powietrza, tak. Nie wypada, panowie. Mówię, no to patrzą po sobie ekspedy. Słyszycie, odejść, tak? Mówię, panie barachle, zabierz ręce ode mnie. My się tak, mam wrażenie, że się to korzystamy z tego zamieszania. Próbujemy się wydostać. Mówicie tak. Widzicie, że ich reakcje też są coraz takie agresywniejsze, że znaczące. Słyszycie delikatne kuchnie, tak kłótnie. Kłótnie idziecie w stronę łódeczek. Ta dwójka już sobą zajęta, chociaż też widzicie, że w sumie ten, który
jeszcze jeden, który się zbliżał w tym kierunku tego chodzi. Czyżby panowie przeszkadzali tej pięknej damie? A my właśnie, jak my odchodzimy, już się właśnie obserwuję i rzucam, wiem, czy oni nadal są tacy nabuzowani i agresywni, kiedy my się już oddalamy z nią? Bo staram się stwierdzić, czy to jest takie tylko bliski, musi być ten kontakt, żeby to, czy to już jak raz jest zainfekowane, to mu zostaje. Więc obserwuję ich nawet jeszcze z pomostu, czy oni dalej się do siebie tam kłócą. Tak, z pomostu widzicie, w sumie dochodzicie. Wiecie, jak obserwujecie, że nawet w sumie oczy są mocno skierowane w waszym kierunku. Jak dochodzicie do pomostu, jest tam... Wyciągam tak z takiej pewnie torebeczki monetę, tak, do tego, który zajmuje się tymi łódkami. Uważam, że łódkę na trzy osoby. Dojrzały facet z wąsem. No tak, w końcu się pani zdecydowała na łódeczkę. Tak, nagle zaskakujące, jakby jego ton się zmienił na coraz bliżej. Zapraszam, może powiosłować. Wskazuję na to. Dziękujemy, poradzimy sobie sami. A tak. Wsiadamy do tej łódeczki. Tak, i odbijamy od brzegu, żeby mieć chwilę spokoju. Tak, odbijając, widzicie, facet tak, głaszcząc się po wąsie, tak patrzy, czy zirytowany. I nawet orientujecie się, że dość chamski był ten zalot. Taki. No wszystkie na razie. Agresywny. Tak, jest takie... Tego, a trójka panów przy altance stała się bardzo bliska sobie. W szczególności, że jeden rzucił pięścią w drugiego i chyba raczej rzucając, aż uszkodzili altankę. A w ogóle w parku zaczyna być coraz większy rumor. I to chyba dobry moment, żeby chwileczkę zrobić nam przerwę, a nasze kerwusi niech płyną głębiej. Więc póki co dziękuję Państwu i zobaczymy, co dalej. Zapraszam ponownie na przygody naszych młodych korwusów w Ravenie. Tym razem w parku na jeziorku. Płyną sobie nasi dwaj korwusi, Sybilla i Wiktor, razem z ich towarzyszką Michelle, po jakże ciekawych zalotach ze strony czterech mężczyzn, którzy... Bardzo natarczywy zalot. Natarczywy bardzo, w szczególności, że obecnie trójka z nich wymienia przyjemności poznawania swoich moich pięści z twarzami innych. A więc jesteście obecnie w łódce. Gdzie wiosłujecie? Myślę, że na razie bardziej po prostu dalej od brzegu w kierunku środka. Ach, muszę przyznać pani, że budzisz dosyć gwałtowne reakcje, delikatnie mówiąc. Zastanawiam się, to żeby w końcu mężczyźni uznali, że potrzebują damy właściwych znajomości, ale naprawdę, że niektórzy nie mają wyczucia, gdzie ich miejsce w społeczeństwie. Czy nie wydaje ci się, Wiktorze, to dziwne wręcz, jak niektórzy chcą poprawić swoje stanowiska, jednak trzeba pamiętać, że nie wypada pewnych rzeczy. I to już raczej jest ton dawnej Michelle praktycznej.
zirytowanej Michelle. A co? To dosyć niespodziewane. Obawiam się, że może być niebezpieczne. To już wcześniej się zdarzało? Nie, na szczęście nie mogę powiedzieć, żebym aż tak bywała w publicznych miejscach z różną gawiedzią. Ale to wykracza poza dobry smak. Sybillo, ty też, że biedasło musisz przeżywać takie spotkania z mężczyznami? To jest wręcz niepożądane. Zdarzało mi się być adorowaną, ale to, co się tutaj dzisiaj dzieje, jakby zwierzęce instynkty ich ogarnęły. Też podejrzewam, że niektórzy się urodzili ludźmi, a niektórzy zwierzętami. Mój papa tak mówi, w szczególności kiedy przychodzi czas rozliczeń. Jedno, przychodzi czas zapłacić za wypożyczanie niej usługi manufaktury. Najgorzej. No, ostatnimi czasy nawet nie akceptują naturalnych podwyżek ekonomicznych. Michelle, a co się zmieniło w ostatnim czasie, że wszyscy zaczęli tak reagować? Tak z... Patrzy, pomyślunku. Zniża oczy w dół. To pytanie do nich, nie do mnie. To oni mnie podrywają, nie ja. Dama, nie wypada. Nie wypada, Damie? A żeby zachowywało się jakkolwiek podobnie do tego? Staram się zrozumieć, bo rzeczywiście jest w sobie coś innego, nie wiem. Zmieniłaś fryzurę, a może te nowe perfumy, tak mówię. I tak oceniam jej reakcję. Letko się tak zaczerwienia. Powiedzcie mi, jak siedzicie? Kto siedzi przy Michelle? Myślę, że pewnie... Ja pierwotnie siadłem bliżej. To zaczynam tego żałować pomału. No ale bo no... w tej łódeczce no, są zasadniczo dwa miejsca, że naprzeciwko siebie, ale... No właśnie, ja sobie bardziej wyobraziłam, że Wiktor naprzeciwko nas siedzi. Pewnie on wiosłuje. No tak, no to myślałam, że tak są jakieś trzy te, no to ja pewnie siedzę na tym takim, tak, no to w takim wypadku na tym pojedynczym. Tak, tam około siebie. I tak obserwuję jej reakcję, nie? Czy jak ja tam wymieniam, no właśnie, fryzura ta, i rzucam tymi perfumami, to czy jest reakcja. Dobrze. Jest świadoma, co się dzieje, nie? Michelle tak łapie krawędzi łódki, jakby zbliżając je do wioseł, jakby szukając ręki Wiktora. Jak dobrze, że mamy prawdziwego dżentelmena, że nas nie musimy się przynajmniej martwić o bezpieczeństwo. Wiktorze, chyba i tym razem nas uratujesz. Obawiam się, pani, że przed dzikim tłumem może być ciężko, więc Billa ma rację, jakby się udało znaleźć jakąś przyczynę, żeby wybawić się od tej sytuacji, byłoby to zdecydowanie chyba najrozsądniejsze wyjście. No. Zauważacie, że wiatr się powoli zrywa, że pogoda przestaje być taka przyjemna. Wokół was podpływają kaczuszki, które trochę obijają się wręcz, jak zaskakująco blisko są łódki. To są męskie kaczki czy damskie kaczki? Bo to akurat jest proste do odróżnienia, tak? O ludzie, to eskaluje straszliwie. Przychodzi mi do głowy, czy to też działa na kaczki. Eskaluje sytuacja tak bardzo.
Tak, raczej to kaczory, tak. Dziabie jakiegoś tam jednego czy drugiego wyniosłem. Nawet mało jakoś subtelnie po prostu dostaje przez dziurę. Irytowane widzicie, że na molu nawet doszli ci panowie chyba zaczynają zaczepiać faceta od łódek i zaczyna być też znowu jakoś tam niezbyt przyjemna sytuacja. Michel, chyba widzisz, co się dzieje. Nie wiem, może po prostu zmiana garderoby na troszeczkę dystyngowaną. Zobaczyli damę. Zaznaczę tutaj to słowo. I szaleju dostali. Mężczyźni. To prawda. I kaczki. Dziczy. Tak, zwłaszcza te kaczki są zastanawiające tą ciebie kolejną. Raczej wątpię, żeby znały się na modzie damskiej. To jest dzikie bestia. Zwierzęta. Ale powiedzcie, co tam u was, bo trochę przerywają nam czas, a w końcu miło się Sybilla, Sybilla wskazuje tam na ten pomost. Zaraz będziemy mieć na głowie kilka łódek adoratorów agresywnych. A ty chcesz rozmawiać o pogodzie? Co ja mam niby zrobić? Może jakbyś sobie mogła przypomnieć, kiedy to się zaczęło, co konkretnie się zmieniło, bylibyśmy w stanie to jakoś odwrócić. Do tej pory nie miałam takiej uwagi. I tylko tak to ty, Wiktorze, wykazałeś jakąś zainteresowanie mą osobą. Było to bardzo miło i tak wybacz, czy Sybillo, ale twój brat wręcz jak tańczył ze mną taką pasją, jakby ze mną wcześniej nie tańczył.